No, ciała Madary nie odnaleziono. No tak, o to chodzi. Ale strzajcie to. Jeszcze raz to wytłumaczę. Ja nie pamiętam też tego, jak to było. Niedługo będę miał te odcinki, to może na świeżo mi się wszystko przypomni. Ale zobaczcie. Mamy Madarę. Młode ciało Madary, które zostało przywołane na wojnę z Edo Tensei. I mamy starego Madarę, który był tam gdzieś w podziemiach, nie zginął, uratował Obito. Nie? Wiecie, o co chodzi. To jest ta sama osoba, a mamy dwa ciała. To skoro Madara nie zginął i się zestarzał i uratował Obito, czyli cały czas żył w podziemiu, to skąd nagle mamy Madarę z Edo Tensei? O to chodzi. I gdzie się podział stary Madara po tej całej akcji z Obito? Bo tego nie pamiętam. Madara zginął jako stary? No mówię, ja niedługo będę miał te odcinki, więc sobie pewnie przybliżę wszystko, cały temat, ale w sumie ciekawi mnie to. Nie pamiętam już tego, jak to było. Skąd mieli młode ciało Madary, skoro Madara po uratowaniu Obito chyba zginął, tak jak tutaj Kipower mówisz, tak? Madara się zestarzał i chyba zginął po uratowaniu Obito. Chyba, że tam coś się jeszcze wydarzyło, a ja nie pamiętam. No to okej. Zaczyna się, kurde. Zaczyna się to wszystko. A wiesz, o co chodzi, nie? Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Jakby te ciała nie pasują, że mamy młodego i starego Madarę, powiedzmy. Nieważne, czy Madara zginął jako stary, czy nie zginął. O co tu chodzi? O co tu chodzi, skoro niby nie odnaleziono ciała Madary, a jednak Kabuto miał młodego Madarę? Zaczyna się według mnie akcja, jedna z lepszych sag, tak w ogóle, saga Paina i Jiraiya. No i chyba najgorsza śmierć w całym Naruto. Ero Sennin. Chyba będzie ciężko to wyjaśnić z tym Madarą, bo to jest tak zawiłe. I oj, zobaczyliśmy, że Jiraiya już jest odblokowany. Tsunade to samo. Wszystkich legendarnych Saninów mam, jej. Ja chyba po prostu poczekam parę dni, dokończę te wszystkie odcinki i wtedy najwyżej podyskutujemy na jakichś przyszłych live'ach. Może mi się wszystko wyjaśni, bo jak jest pokazana ta historia Obito całego i starego Madary, to wtedy to jest wyjaśniane. Był młody, jak się podłączył i teoretycznie umarł wtedy. No tak, ale nie umarł. No bo ciało było to samo, nie? Które się później zestarzało, jak się okazało, i jako stary uratował Obito. No czyli ciała jakby nie ma. To jakim cudem Kabuto ma młode ciało? Ale mówię, chyba tutaj nie ma co przegrzewać mózgownicy. Ja sobie obejrzę niedługo te odcinki i najwyżej wtedy podyskutujemy. O, jakiś scroll. Ej, Chiraku sobie zjem. A dawno nie byliśmy. A co? Dokładnie, Oki. Pain Jiraiya to jest najgorsza śmierć w Naruto, zgadzam się. procent. No, Ki Power widzę. Później sobie przeczytam. Bo to dosyć długie, a to trzeba by się skupić. Zaraz jak będzie jakieś gadanie, to przeczytam. Co mi tam wysłałeś. O, tutaj scrolle jak były ukryte, popatrzcie po lewej stronie.
Mówisz, Oki, poryczałeś się na tej walce? No, nic dziwnego. W Naruto to jest wiele takich scen. To myślę, że nic dziwnego. Że można się trochę poryczeć na takim czymś. Naruto, właśnie cała historia Naruto i Naruto Shippuden jest taka świetna przez te wszystkie emocje. Według mnie no Dragon Ball też jest świetny, tak? Legendarne anime, każdy to lubi, głównie przez sentyment tak naprawdę i gdzieś to stawia w topce swojej. Ale jakby nie patrzeć, no to według mnie Naruto ma o wiele więcej takich momentów z uczuciami i z tym wszystkim, nie? Dragon Ball ma epickie przemiany, epickie momenty walki. Ale no Naruto ma też walki, też ma transformacje, plus ma te wszystkie uczuciowe sprawy i dlatego tak jest lubiane, myślę. A Dragon Ball jest mocno jest jakby lubiany i uwielbiany przez pryzmat tego, co było kiedyś, że dla wielu osób, co oglądają Dragon Balla, czy oglądały, to jest jakby anime dzieciństwa, nie? I po prostu to dobrze wspominają. No, ten Naruto załamany, ta... Co z tymi dwoma, tymi lodami siedział tam. Była taka scena, co Iruka do niego przyszedł. To była masakra. Bo w Dragon Ballu jak ktoś ginął, to i tak został wskrzeszony. No trochę tak. Trochę Krillan. Krillan w Dragon Ballu to kurczę raz na sagę musiał zginąć, nie? O, mamy jakby przypomnienie i walka Naruto z Jiraiją. Trening ich jakiś. O, jest nawet w takim retro stylu, że przypominajka. Zobaczmy, jak w tej części Jiraiya się sprawuje. Tak samo jest wolny, okej. Okay. On się ledwo porusza, o co tu chodzi z tym Jiraiją? Ale ma Rasengana chociaż w tej części, a nie te żaby głupie. Z Naruto Storm 1 było mega ciężko. Mega ciężko. Uuu, wow, Gamaken na łapaniu. Z Naruto Storm 1 było strasznie ciężko. Z trafieniem jutsu, bo on miał te żaby, a nie Rasengana. Matineczek, elo, witam, cześć, cześć. Boom, KO, nice. Eska. Tak jest. Dokładnie. Wszystko perfekcyjnie. Erosenin. To też myślę, że to będzie jeden z dłuższych chapterów. Bo teraz będzie jakby chapter związany z Jiraiją i z Painem, a później podejrzewam, że będzie chyba ósmy, ostatni chapter, czyli atak na wioskę, nie? I Naruto, Pain i tak dalej. I to pewnie będzie najdłuższy chapter, podejrzewam. Także teoretycznie dwa chaptery nam zostały. Chapter Jirai i chapter atak Paina na wioskę Konohe. No teraz idziemy do wioski deszczu, tak? Do tej Painowej siedziby. Jak dobrze pamiętam. Jestem ciekawy, kiedy zapowiedzą nową grę, jakąś Dragon Balla.
Albo nową grę Naruto. W szczególności, że Boruto cały czas wychodzi, więc nawet jakby nie muszą odgrzewać kotleta, tak jak w Dragon Ballu. Tylko mogą na luzie tego, mogą na luzie zrobić jakby kontynuację Naruto, jakąkolwiek, nie? Szczerze mówiąc, ja bym chciał ultra, bardziej od Dragon Ball FighterZ 2 chciałbym zobaczyć Naruto FighterZ. Coś w tym stylu. Nieprędko myślisz, Łukasz, że coś zapowiedzą? Przez koronę pewnie to się wszystko opóźnia. Ale jeżeli się nie mylę, parę lat temu było powiedziane, że czy tam jakiś kontrakt był podpisany, czy jakaś informacja, że niby Bandai Namco ma co roku wypuszczać jakąś grę Dragon Balla. Jakiś jaki posąg bym powinien mi zniknąć, Ki Power? W ogóle ta wioska Painowa jest świetna. Machnęliby coś do Kakarota, tylko bardziej rozbudowane jak historia GT. No, taki dodatek, że nie wiem. Dodatek, który kosztuje ze 150, ale jest kurczę pełnoprawnym dodatkiem na 15-20 godzin, nie? Całe GT na przykład. No to by było świetne. Ale w zamian dostajemy znowu pewnie na 3-4 godziny historię Trunksa i Gohana w Kakarocie. Na pewno teraz przez koronę się wszystko opóźniło. No bo tak w sumie patrząc serio, to można powiedzieć, że co roku dostawaliśmy tą grę Dragon Balla, mniej więcej. A tutaj dupa. Wioska Ukrytej Mgły? Nie no, to jest chyba wioska Deszczu, jak się nie mylę. Chociaż nie wiem. Szybko sprawdzę w Google, bo aż mnie jestem ciekawy. Tak, no, wioska deszczu to jest ta od Paina. Czyli dobrze mówiłem. O, czekajcie, tam coś było? Tutaj gazetki jakieś? Tak, dokładnie. A nie. O, jednak nie można było nic zebrać, a dziwne. Przeczytałem już to Ki Power na temat Madary. Ale to jest tak zagmatwane, co mi wyżej napisałeś, że nie ogarniam tego do końca. Także na razie możemy zostawić temat Madary, ja sobie niedługo obejrzę to w odcinkach i najwyżej w niedalekiej przyszłości na live sobie podyskutujemy. Wioska Ukryta we Mgle to inaczej wioska wody od Mizukage. Bo tam się czasami też nazwy zmieniały, nie? Tych wiosek. Też trzeba pamiętać, że na przykład jest kraj jakiś tam, a w krajach są wioski, plus te wioski też zmieniają nazwy. To takie było kombinowanie. Bo właśnie wioska Ukrytej Mgły to była za czasów Zabuzy, a teraz zmienili. Coś mi się tak mi się coś kojarzy. Jiraiya teraz największy szpieg nasz z Konohy. Największy szpieg, a może sobie biegać dookoła tych mieszkańców wioski i nic się nie dzieje. Z tej części w ogóle mogliby Sorki. Z tej części tutaj, jak mamy Jiraiya teraz, mogliby zrobić jakąś minigierkę w stylu skradania się. Spoko by było. Skradanka Jiraiya. Prawie jak w Metal Gear Solid.
Nie wiem, czy jest sens otwierać te wszystkie puszki. Te dzbanki. Chyba nie. Bo ile mi to zajmie? Jak to jest duży obszar bardzo. Dobra, to lecimy po prostu do celu. O, tutaj jest może jakieś coś? O, jest. Co to za item? Weteran kunai. O, czyżby miejscówka painowa? Zaczyna się. A nie, na początku Conan będzie, no tak. Czyli prawdopodobnie oprócz dzisiejszego streama, tam jeszcze chwilę będziemy grać, ale oprócz dzisiejszego streama to prawdopodobnie jeden live'ik i uda się skończyć grę. No bo skoro zostanie mi tylko akcja, chapter z Jiraiją i chapter z Naruto z Painami, no to już powinno w miarę styknąć na jednym dłuższym streamie. I będzie finito. A dzisiaj sobie jeszcze chwilę pogramy, tam dwie walki zrobimy i starczy. Bo nie chcę dzisiaj jakiegoś ultra, tam jakiegoś długiego streama zrobić, dwie godzinki czy coś i gitara. I mówię, z dwa dni pewnie będą przerwy, bo święta i tak dalej, weekendzik. Pewnie z dwa dni przerwy sobie zrobię od live'ików. I w jakiś poniedziałek czy coś powrót, ale to zobaczymy. Ale Rasengana dostała od razu w powietrzu. Oj, ja za daleko byłem, żeby ją złapać. Bum, znowu podczas ruchu Rasenganik. Dobrze, że ten Rasengan, jak go rzucam, to tak daleko ją odrzuca, to wtedy mam troszeczkę przerwy na ten, na jakieś zastanowienie się i ataki. Tak, ukryta chmura to jest Raikage, no, no, no. Zobaczymy, czy złapie Rasenganem. O, nie mam czakry, fuck. Przestań, kurde, Jiraiya się bujać tymi włosami. Chyba bez czakry nie da się teleportów robić, tak mi się wydaje. Bum, finito. Jiraiya pobił swoją uczennicę. Teraz Painik zaraz wleci. Pierwsze ciało Paina, te z samonami, co przyzywa cały czas. Te stwory różne. A nie, nie pojawił się od razu. Będziemy musieli... O, mogę się podleczyć. Dobra, to się podleczymy. W sumie dobrze, że zrobiłem no. Podleczymy się. I teraz lecimy do Paina. Kurczę, to już pewnie będzie kontynuacja takiej walki, że ja całego Paina do końca zrobię, podejrzewam. Że tu będzie tak dużo walk naraz.
No dobra. Najwyżej posiedzimy jeszcze z pół godziny. Taka ważna walka, to nie chcę chyba tego dzielić. Jest Rinnegan. Pełno historii powrzucanych znowu będzie. Nagato przebudził Rinnegana. Przebudził. Niby przebudził, a potem się okazuje, że jakimś cudem kiedyś w pewnym momencie Madara mu go dał, tak? Nikt nie wie, jak to się stało. Nagato. Jaki moment? No jak widać, zaczynamy walkę z Painami. Na razie sobie gadają. Wiadomo, że to w anime to walka ta trwała, nie wiem, kurczę, z 8 odcinków, czy 5, 8, jakoś tak, długa była. Ale tutaj to pewnie przyspieszam, będziemy na tej jednej arenie z dwie walki toczyć i tyle. Tak myślę. Zaczynamy, starto. Are you ready? Oczywiście, że tak. Pierwszy z Painów, lecimy. Sensei. To chyba od razu będzie walka z bossem. Pamiętam to, to było tak epickie. Właśnie ten moment pamiętam z tym krabem. Poznaj ból. Od razu jest walka z bossem, kozak. To było ciężkie, pamiętam, walka z Painami. Keep an eye on the crab's pain summon. A direct frontal assault is too risky. If you can work your way to his side, you might have a chance. Okej, czyli od boku jakoś najlepiej go tłuc. Aha. O, czyli teraz. Boost i lejemy go. Od boku można go lać. A już sobie poszedł skubany. O nie, drugi summon. X. Jiraiya go przejął, elo. Summon przejęty. Ale jaja. Dobre to jest. Jak to zrobili w tej gierce. Tego to już nie pamiętałem. Ale fajne. O, już koniec. Dobra, ładujemy czakrę, dopóki nic się nie dzieje. Znowu ten ptakopodobny. Wow! A ja akurat czakrę ładowałem. Dobra, był unik. Z przodu to zawsze blokuje ten krab śmieszny. Trzeba go od boku. Co on się tak obraca co chwilę, no? O, jest Quick Time Evento. Siemano Damian, cześć, witam. Kolejne przywołanie, teraz co? Ten kameleon? Nie, psy. Dugeru.
Jest żabulec, gamaken, co? Wszystko dla niego jest kłopotliwe. Ten gamaken to mi strasznie przypomina Shikamaru. Bo dla niego jest wszystko kłopotliwe, a dla Shikamaru jest wszystko męczące. No nie, jednak dłuższa będzie ta walka niż przypuszczałem. Myślałem, że pominą jakby... O kurczę, za wolno zrobiłem, ale się udało. Myślałem, że pominą ten element z samonami i z żabami. Wow, ale szybko trzeba było. No, te psy trochę przypominają z Harry'ego Pottera, tak, bo tam też był Cerber, nie? Trzy głowy, tam dwugłowy albo trzy głowy. Jest i on. Jiraiya. Jiraiya, młody Jiraiya. Jiraiya vs. Pain 2. Target them one by one to knock them out. Okej, okay, smashing attack, kółko mamy smash. Long range, trójkąt kwadrat. Dobra, i co, już jednego mamy out? Jaki to jest bajer. Ale super walka z tymi bosikami. Dobra. O, trzeba Paina skasować, nice. O, Damara Sengan. Dobra. O! Myślałem, że dupa, a złapałem go w ten tryb. Jednak wszedł mi w supporta i się udało go złapać. Jeszcze go leje, on nie żyje, a ja go i tak biję. Dobra, kolejny trójkąt. Czyli muszę ich mocno tłuc. Mam tylko moment. Jak ja ich rozwalę, to mam tylko moment, żeby wcisnąć trójkąt. Trzeba uważać. Ale w Sage Mode Jiraiya jest koksem. O, to walka jest epic. Boom. Kolejny out. Tenpo. Aha, ja muszę zdążyć trzech naraz rozwalić? Dopóki się nie odrodzą, czy o co tu chodzi? Chyba tak. Trzech naraz rozwalić, nie wiem. Tak mi się zdaje. Żeby nikt się nie odrodził. Dobra, drugi, jeszcze jeden, czy to możliwe? Dobra, no i padł. I dawać trójkąt, no szybko. O, kurde, ten jeden wstał, co jest? Supporty, tak. No i ten też wstanie. Dobra, jeszcze jeden, please. Żeby tamten nie wstał ostatni. Dobra, udało się, prawdopodobnie. O! Wszyscy naraz, let's go. Boom! Massive Rasengan. Dobra, dawać mi quick time eventy. To jest epicka walka, Boże. A taka smutna końcówka. Tak mi było szkoda, jak się później okazało, że Nagato nie może wskrzesić Jiraiya na samym końcu. Bum, bum, bum. Dobra, przygotowane paluchy. Jiraiya jaką pyrę ma ten nos. O nie.
Dobra, zatrzymał to na szczęście. Jezu, ile przycisków tutaj dowalają. No ale nie ma co się dziwić, jeden z trudniejszych boss fightów na pewno w tej grze. O, mamy na maksa gwiazdki, czyli Secret Factor będzie. Yararetaka. Anta ni konna genjitsu ga atta to wa na. Nagato. Nagato. Boku wa tada 2人 wo mamoritai. Donna ni itami wo tomonau koto ga atta to shitemo. Naze omae ga konna fuu ni. Sayonara da. Sayonara. Ale co mu to da, że rozwalił tam jedno czy kilka ciał? Jak później wiemy, co się zaraz stanie. Owatta no. Zaraz będzie. Bum, 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 bum. Wszyscy żyją. Konna wasio ni oyobishite sumimasen deshita no. Ato wa washi mo konoha e modotte. To jest ten z rakietami, nie? Ten, co ma rakiety. Ciało Painowe. O nie. Początek końca, dlaczego? Sześć ścieżek Paina. Nie wiem dlaczego, ale ten w środku, co ma te wszystkie rakiety, to zawsze mi psa przypomina. Nie wiem dlaczego, taką twarz ma dziwną. Dobra, dawać mi tą walkę. Kończymy. W sumie to już chyba nie będzie walki, to już tylko będzie to wszystko pokazane po prostu. Raczej walka to już było... The real one isn't here. No, ta wskazówka, że ktoś inny jakby kontroluje te wszystkie ciała Painowe. Tak, sam sobie poradzi, ciekawe jak. No ale w ogóle słabo to pokazali. No ale wiadomo, to jakieś ograniczenia wiekowe są. Bo przecież Jiraiya stracił rękę, cały zakrwawiony. A tutaj ma rękę, nie urwało mu ręki. Nie ubrudził połowy wioski we krwi. Dwie żaby zniknęły, a przecież w anime zniknęła jedna. I na drugiej żabie napisał tego. Tajną wiadomość. No jest cenzura, no. W Mortal Kombat ten... Nie wiem, czy dalej są, ale były problemy z tymi fatality. I dlatego trzeba było zmieniać kolory filmów, jak były te finishery i fatality. Żeby tyle krwi nie było. Nie wiem, wiem, że na kompie to tam ludzie robili mody, że zamiast czerwonej krwi na przykład miałeś niebieską krew. Ale nie wiem, czy na PlayStation też to jest na przykład. Wow. Wow.
O nie, ostatnie momenty, Jirai. Walczy do końca. Nie mogę blokować, nic nie mogę robić. Skakać nie mogę. O nie. Główny jakby pain go trafił. Poczuł się jak w bramie przy gangusach. No właśnie tak. Wrong neighborhood. O, finisher. Najgorsza scena w całym Shippudenie. Ale Jiraiya to specjalnie zrobił, nie? Bo on tam mówił, że chce walczyć, bo mógł uciec pewnie pełno razy, ale chce walczyć, bo on jedyny będzie w stanie jakby odkryć ich sekret i dać wskazówki wiosce, żeby rozwalili Paina. Bez wskazówek bardzo możliwe, że nigdy by Paina nie rozwalili, nie? Bo odkrył parę umiejętności i tak dalej. Lucky Luke, siemano i dzięki wielkie za follow. Thank you, dzięki. Jeszcze coś kombinuję, jeszcze wstaję. Itachi i Jiraiya umarli z uśmiechem na twarzy jak Goku i Vegeta. Goku i Vegeta to milion razy umierali, taka jest też różnica. Tu prawie wszyscy w Naruto też umierali z uśmiechem. Asuma też chyba się śmiał. Neji też się śmiał. Ostatni Rasengan. Ale w sumie to jest inaczej niż w anime. Ale też jest epicko. W anime tego nie było. Też to super wygląda. Jeszcze maszowanko na koniec. Wow, ale mega. W anime to Jiraiya nie miał ręki i nie mógł oddychać. A tutaj to Jiraiya jeszcze dał radę zrobić Ultra Rasengana wielkiego. Bang! Mamy to. 40 tysięcy Ryu. Ryu. 100% życia miałem niby. Eskę mamy. Overwhelming Sage. Gold. Log. Upil. 250 tysięcy Storm Pointów. Nice. Ale przykro. Masakra. Idealne wyczucie z tym, z tą muzyczką, Damian. Idealne wyczucie. Jeszcze nic nie gadałem specjalnie, żeby było słychać. Mega. No i historia Jiraiya się kończy w tym momencie. Mówisz cały czas czekałeś, żeby puścić tą muzyczkę do końca walki? No i właśnie dla takich momentów
porobiłem te dźwięki za punkty kanału. I to idealnie pasowało. Czy na przykład jak gram w jakieś bijatyki, to możecie te wszystkie Monster Kill robić over 9000, czy jak coś się smutnego, tak jak teraz, to tą muzyczkę z Titanica. Super sprawa. Prawie nikt tego nie ma, w sensie inni streamerzy, tak? Że nie mają takich dźwięków. O to ci chodzi, Damian? No widzisz, no to chyba dobry pomysł. Na dobry pomysł wpadłem, co? Że to takie unikatowe jest. Myślę, że to jest fajna opcja, że to jest jedna z lepszych opcji dla punktów kanału, naprawdę. Takie dźwięki. Tak samo w ogóle na przykład jak jest ta czwarta wielka wojna Shinobi z Madarą. No to też nie było Jirai, nie? Bo nie dało się go wskrzesić, bo ciała nie było, bo gdzieś na dnie oceanu. Dać jakąś muzyczkę do Laika Boss? No, jak nie zapomnę, to dam coś, Kipower, no. Też o tym myślałem. Jak znajdę jakąś muzyczkę, to dam, no. Ale to jest właśnie takie, wiesz, bo ta za punkty, za 5000 punktów Laika Boss, to jest takie po cichu. Że tutaj szastasz kasiorą, bang, 5000 punktów kanału wydajesz i nie musisz panować, nie? To jest tak jak Yakuza z podziemi. No i finito. I nie ma Erosenina. No, Damian, nie, ja już zaraz będę kończył streama, dokładnie. O, chapter 6 skończony. To dzisiaj 3 chaptery zrobiliśmy, super. 4, 5 i 6. Czyli co? Jeszcze 2 chaptery będą? Bo gdzieś w internecie znalazłem, że jest 8 chapterów. No a teraz zapewne będzie chapter z Painem i z wioską, czyli chapter 7. To jednak 7 chapterów będzie? Ciekawe. Chyba, że jakąś akcję pominąłem, ale wydaje mi się, że nie. O, teraz troszeczkę pobocznych misji będzie.